O, jest ok. Tak, przez chwilę. To zrobimy sobie może na początek w ten sposób. Mamy 11:01, ale zaczekamy jeszcze około 1 minutę, aż tutaj wszyscy sobie spokojnie dołączą do naszego spotkania. Widzę, że pierwsze osoby już się pojawiły, także dzień dobry, ale jeszcze zaczekajmy te 30 sekund, aż wszystko będzie działać prawidłowo. Dobra, mam informację, że widać i słychać nas we wszystkich miejscach, także możemy zaczynać. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Janusz Maruszewski i w imieniu serwisu Strefa Inwestorów oraz Agencji Relacji Inwestorskich Inner Value zapraszam Państwa na spotkanie z prezesem zarządu spółki Vixa Games, z panem Juliuszem Mićko. Dzień dobry. Witam serdecznie, witam Państwa. Nasze spotkanie będzie podzielone na 2 części, na prezentację, którą za chwilę uruchamiamy, oraz na sesję pytań i odpowiedzi. Ja zapraszam do tego, żeby zadawać pytania już w trakcie prezentacji, także w mediach społecznościowych, na YouTubie, na Facebooku, na Twitterze, tam gdzie nas Państwo odbieracie. My te wszystkie pytania będziemy zbierać i przekierowywać tutaj do naszego gościa. Także ja już nie zabieram więcej czasu. Uruchamiam prezentację i oddaję głos naszemu gościowi. Dziękuję serdecznie. Chciałem przedstawić Państwu pokrótce, czym zajmuje się w zasadzie Vixa Games S.A., w czym jesteśmy najlepsi, co nas wyróżnia. Gdyby Państwo mieli jakiekolwiek pytania w trakcie lub po, postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć. Więc zaczynając od tego, co nas wyróżnia, z tego, że jesteśmy indie game developerem, przede wszystkim tworzymy gry płatne w segmencie indie premium. Co nas wyróżnia, jeśli chodzi o polskie spółki gamingowe, koncentrujemy się przede wszystkim na grach na konsolę, więc tak jak Państwu może większość polskich game developerów kojarzyć się z produkcjami na Steam. My koncentrujemy się głównie na konsoli Nintendo Switch, Xbox, a także teraz PlayStation. Sami portujemy gry na wszystkie konsole, przy czym oczywiście na Steam też nasze gry są dostępne. Jest to nadal duży rynek, choć jeśli chodzi o planowane zyski Steam, to około 20, maksymalnie do 30% sprzedaży naszych gier. W samym zespole mamy przede wszystkim doświadczone osoby, niektóre z nich prowadziły swoje własne studia indie game dev, więc mamy osoby, które znają od podszewki ten rynek i tak też wygląda u nas zatrudnianie kolejnych osób. Szukamy przede wszystkim takich specjalistów, których można nazwać seniorami, liderami, tak aby te produkcje przede wszystkim wyróżniały się jakościowo, nie ilościowo. Dodatkowo, co nas wyróżnia, to to, że jesteśmy oprócz tego, że jesteśmy deweloperem, co jest jakby główną osią naszej działalności, jesteśmy także partnerem biznesowym IntraGames, jednego z największych publisherów w Korei Południowej. Jesteśmy ekskluzywnym partnerem na całą Europę, więc jest to jakby dodatkowe źródło przychodu, a poza tym temat, który pozwala nam rozszerzać sprzedaż naszych gier na Azję. Tutaj oprócz Korei to praktycznie cała Azja, w tym Japonia, Tajlandia, Malezja, Hongkong, ale to może o tym troszkę później. Co do zespołu, tutaj są tylko 4 osoby, aktualnie jest nas 13, niedługo 14, więc jest to średniej wielkości zespół, choć nietypowo podzielony na 2 wewnętrzne zespoły. Przede wszystkim jesteśmy podzieleni tak, że każdy z tych wewnętrznych zespołów ma równą ilość programistów, równą ilość grafików i projektantów gry. I w sumie jest to spowodowane tym, że chcemy jednocześnie produkować dwie gry, tak aby jeden z zespołów, który jest w trakcie produkcji, znaczy w momencie, kiedy jeden z zespołów jest w trakcie produkcji, drugi zespół zaczyna kolejną produkcję. Jest to spowodowane tym, że chcielibyśmy, żeby publishing koncentrował się na jednym tytule, gdy powiedzmy już te działania sprzedażowe troszkę wygasają, mamy już kolejny tytuł, więc pozwala nam to przede wszystkim na to, aby ciągle mieć jakąś grę w sprzedaży, a nie czekać 3 czy 4 lata na pojawienie się jakiegoś tytułu i aktualnie to dość dobrze działa. Oczywiście na papierze to wygląda tak, że 2 zespoły są oddzielne, ale w rzeczywistości pomagamy sobie oczywiście między zespołami, bo na jakimś etapie produkcji jest potrzeba więcej projektantów, grafików, a później programistów, więc jest to dość elastyczne, ale sprawdza się to na tyle, że praktycznie nie zdarza nam się, żebyśmy kamieni milowych zakładanych nie dotrzymywali. Jeśli chodzi o doświadczenie, wspominałem tu, że większość osób u nas jest doświadczona albo przez swoje prowadzenie własnego studia, ale też mamy osoby, które pracowały w znanych na pewno Państwu spółkach game devowych, więc stawiamy zdecydowanie na te doświadczenia. Jeśli chodzi o nasze osiągnięcia, praktycznie każda gra, którą do tej pory tworzyliśmy, zdobywała jakieś nagrody na eventach, zresztą bardzo często się pojawiamy na takich wydarzeniach gamingowych. W ostatnim czasie nasza najnowsza gra, o której zaraz opowiem, była prezentowana przez IGN na głównej scenie Gamescomu dla indie deweloperów, co też oczywiście przyczyniło się do zwiększenia wishlist na Steamie, ale regularnie otrzymujemy jakieś nagrody, jakieś odznaczenia, więc to też pokazuje, że i jury z tej branży i gracze doceniają nasze tytuły. Co do naszej jednej z wydanych gier, Jumping Joe i Jumping Joe and Friends, to są w sumie 2 tytuły, jedna bardziej przeznaczona na urządzenia mobilne. To jeszcze w czasie, kiedy testowaliśmy wyniki sprzedażowe gier, które mogą być wydawane na mobilkach i na konsolach, co też potwierdziło nasz plan, żeby jednak koncentrować się na konsolach, bo mimo tego, że sprzedaż na komórkach była większa, to na konsolach oczywiście cenowo i wynikowo są to dużo większe liczby. Jumping Joe był wydawany i na komórkach, i na konsoli, i na PC-cie. Do dzisiaj zresztą sprzedaje się całkiem nieźle. Jeśli chodzi o konsolę Nintendo Switch, wydawcą tej gry był QubicGames, jedna z spółek notowanych na New Connect. Jeśli chodzi o mobilki, jeden z większych wydawców, Koch Media, który zresztą od niedawna ma też siedzibę w Polsce. Drugi z tytułów, który w sumie niedawno zadebiutował na konsoli Nintendo Switch, wydawany teraz ze spółką Naptime Games, Jest to gra taka typowo relaksacyjna, typowo rodzinna, choć Państwu może się kojarzyć z taką grą dla młodszych odbiorców. Jest to podyktowane tym, że Nintendo Switch ma trochę inną grupę odbiorców, zdecydowanie bardziej stawia na rozgrywkę dla osób mniej doświadczonych, może tak bym powiedział, bardziej takie relaksacyjne, granie po godzinach niż hardkorowe gry na PC-ta. To się na tyle dobrze sprzedało, że w ciągu 2 tygodni w zasadzie zwróciły nam się koszty produkcji na tą konsolę. Już w tym momencie część zespołu pracuje nad 2 dodatkami. Jeszcze ich nie ogłosiliśmy, ale do końca roku produkcja tych 2 dodatków na konsolę Nintendo Switch powinna zostać zakończona. Co do rynku gier, mamy tu podsumowanie. Generalnie nie będę zagłębiał się w te liczby. Przede wszystkim opowiem o tym, dlaczego konsole i ewentualnie dlaczego też Steam. Steam jakby jest naturalną rzeczą dla większości deweloperów, ale nasza koncentracja głównie na Switch jest podyktowana tym, że trochę inaczej sprzedaje się tam gry, trochę inaczej wygląda marketing, szczególnie dla indie deweloperów, gdzie na PC jest około 10 000 gier na Steam rocznie, więc bardzo duża liczba. Na konsolach jeszcze ten rynek nie jest tak przesycony. Dodatkowo, zważywszy na to, że nasze gry są trochę bardziej kolorowe, trochę do innego widza kierowane, do innego odbiorcy, ta sprzedaż po prostu jest na tyle satysfakcjonująca przy tak niskich nakładach na marketing w porównaniu do PC, gdzie trzeba w zasadzie być na największych portalach, wydawać setki tysięcy na marketing performance, żeby w ogóle trafić na jakieś wyższe listy na Steam. Więc na konsolach to trochę zupełnie inne podejście, a rynek całościowo nawet większy. Co do Steama, oczywiście jest to platforma, z której korzystamy, w szczególności teraz nastawiamy się na to, że nasze gry będą we wczesnym dostępie, tak zwanym early accessie na Steam. Jest to dla nas dobry moment, aby zebrać feedback od graczy. Bardzo aktywnie podchodzimy do tego, aby nasza społeczność uczestniczyła w produkcji naszych gier. Dosłownie z samej gry gracze mogą wejść na nasz serwer komunikacji Discord i rozmawiać z nami już na etapie dema, czy testów zamkniętych, czy teraz zaplanowanego wczesnego dostępu, więc jakby mocno bierzemy sobie do serca feedback graczy, a przy okazji przygotowuje to nasz tytuł na premierę na konsolę, bo tam, jak wiadomo, wczesny dostęp nie jest możliwy w tej samej formie. Gry muszą być już praktycznie w 100% dopracowane. Co innego oczywiście dodatki i rozszerzenia do tej gry, ale to jakby temat na inną rozmowę. Jeśli chodzi o naszą strategię, tak jak wspomniałem, dzięki temu, że mamy 2 wewnętrzne zespoły, możemy pracować nad kilkoma tytułami jednocześnie, a nawet dodatkowo jeszcze nad rozszerzeniami do tych gier, pomimo tego, że zespół jest kilkunastoosobowy, wydaje nam się, że produkujemy bardzo dużo gier, w szczególności, że zakładamy, że produkcja jednej to około 12 miesięcy. Tak naprawdę trzeba tu doliczyć jeszcze kilku miesięcy na przyniesienie gry na wszystkie konsole, ale dzięki temu co roku mamy praktycznie 2 premiery, więc tak jak wspominałem na początku, pozwala nam to na to, aby faktycznie mieć aktywny ten marketing, publishing i zmniejszać ryzyko tego, że jakaś gra może będzie miała mniejszą sprzedaż, a z drugiej strony też przez ten w miarę krótki okres produkcji jesteśmy w stanie patrzeć na zmieniające trendy, dopasowywać się do tego, co aktualnie jest oczekiwane przez graczy i trochę jakby testować testować różne gatunki. Budżet produkcji około 1,5 miliona na grę, to oczywiście wynika z tego okresu produkcji. I jeśli chodzi o platformę, oczywiście Switch na pierwszym miejscu, Xbox na drugim, Steam, czyli PC, bo oczywiście jest jeszcze GOG, Epic Store, Greenman Gaming i sklepy w Brazylii czy w Azji, trochę mniej znane. I PlayStation oczywiście jako ostatnia konsola, ale równie ważna, w szczególności jeśli chodzi o rynek azjatycki. Coś, co wspominałem na początku, a jest dla nas bardzo ważną sprawą, to partnerstwo z IntraGames. Państwo spojrzą na prezentację, są to wydawcy naprawdę największych tytułów. IntraGames jest ekskluzywnym partnerem takich firm jak Ubisoft czy Bandai Namco, czyli m.in. wydawcy naszego Wiedźmina. Więc gry takie jak Far Cry czy Dirt, czy choćby Assassin's Creed są w portfolio tego wydawcy. Jeśli chodzi o to, w jakiej formie współpracujemy z nimi, IntraGames głównie koncentruje się na grach AAA z wielkimi budżetami produkcyjnymi po kilkanaście, po kilkadziesiąt milionów dolarów i więcej. Jednak z racji tego, że rynek gier indie zaczyna dominować i na PC-cie, i też po części na konsolach, wszystkie najważniejsze platformy otworzyły się na producentów indie. Tak samo IntraGames chciałby rozszerzyć swoją działalność wydawniczą na gry indie i Vixa Games w tym momencie wkracza jako ekskluzywny partner na Europę. Już w tym momencie rozmawiamy z deweloperami z Polski i Europy. Bywamy na wydarzeniach i mamy spore zainteresowanie, jeśli chodzi o ten rynek, bo w tym momencie Azja jest jakby największym rynkiem zbytu, ale jeśli chodzi o sytuację w Chinach, jest tam dość nieciekawie, a mało studiów ma kontakty, jeśli chodzi o Japonię, a tym bardziej o Koreę, a to są jednak zaraz po Chinach największe rynki zbytu. Ja sam osobiście pracowałem w kilku firmach azjatyckich za granicą, w tym m.in. Nexon, Websem czy Perfect World, stąd też m.in. wyrósł ten pomysł, aby wspierać deweloperów z Europy i wydawać ich gry na Azję. Oczywiście oprócz Korei wspomniana Japonia, Tajwan, Tajlandia, Indonezja, Malezja i Hongkong. My jako Vixa dzięki tej umowie będziemy mieli alternatywne źródło dochodu, część w zyskach sprzedaży, a część w tak zwanym finder's fee. Jeśli chodzi o nasze plany, wspomniałem o tych naszych poprzednich grach, ale jeśli chodzi o to, co w najbliższym czasie, ostatnio mieliśmy premierę Love Corps, teraz pracujemy nad dodatkami. Podpisaliśmy też umowę wydawniczą na Dino Galaxy Tennis na Nintendo Switch z jednym z największych publisherów na tą platformę. Niedługo będzie ogłoszenie tej informacji. 16 grudnia startuje nasza największa gra na Steam, The Crack Pet Show. Zaczynamy też pracę nad 2 tytułami, Caravan i Horror Chero, jeszcze większymi produkcjami. Tutaj na prezentacji wspomniana gra Dino Galaxy Tennis, zwycięzca zresztą Game Jamu warszawskiego, gdzie zdobyliśmy nagrodę publiczności. Tak w sumie przygoda tego tytułu się zaczęła w naszym studiu. Tytuł zdecydowanie celowany w graczy na konsolę, więc w większości sprzedaży spodziewamy się po premierze w pierwszym kwartale następnego roku. Crack Pet Show, nasz największy tytuł. Podpisaliśmy ostatnio umowę z jednym z większych publisherów, Raven Age, tak naprawdę publisher, który pracował nad tytułami wydawanymi przez Super.com. Dzięki temu mamy zabezpieczone spore minimum guarantee, całkowite pokrycie kosztów marketingowych, w okolicach 1,5 miliona złotych, choć tak naprawdę bez limitu w zależności od wyników po premierze. Po zakończeniu early accessu, czyli zamknięciu tak naprawdę produkcji, będziemy koncentrować się nad portowaniem gry na Xbox, Switch i PlayStation, czyli naszymi docelowymi platformami. I sądzimy, że odbędzie się to w okolicach końcówki pierwszego kwartału następnego roku. Więc z tych premier będzie dużo. W międzyczasie jeszcze wyjdą te 2 rozszerzenia do Love Corps i oczywiście Dino Galaxy Tennis. Tutaj porównanie podobnych gier, w co celujemy z The Crack Pet Show. Jest to przedstawiciel roguelike'ów, bullet hellu czy action shootera. Różnie można to nazywać. W każdym razie cały market research tej gry opierał się na tym, że jest to bardzo popularna, a ostatnio jedna z większych gier, Hades, jakby tylko potwierdza, że jest jeszcze popyt na gry tego typu. My oczywiście mamy tutaj unikatowy setting. Jeśli Państwo kojarzą, była swojego czasu, choć dalej znana seria kreskówek, trochę dla dorosłych, Happy Tree Friends. Rozmawialiśmy zresztą z twórcami z San Francisco nad tym tytułem. Praktycznie wszyscy gracze, którzy widzieli materiały z gry, od razu kojarzą, czym się inspirujemy. Jest to takie telewizyjne show z dużą ilością akcji. Gra pozwala na przejście kampanii solo, ale także do 4 graczy, co jest szczególnie fajne na konsoli Nintendo Switch, gdzie korzystając z tych mniejszych kontrolerów Joy-Con można grać we 4 bez problemu. Jest to na pewno jeden z takich naszych selling pointów. Jeśli chodzi o te przyszłe produkcje, czyli coś, co tak naprawdę jest naszym celem emisyjnym, o czym na końcu na pewno wspomnę, to gra Horror Chero. Tu też inspirujemy się twórczością z kina. Taki film The Thing, w polsku tytuł Coś, oraz twórczość Lovecrafta, dość często pojawiająca się w grach. Jest to przedstawiciel survival horrorów, choć nie takich, jak mogą Państwo kojarzyć, jak Green Hell, tylko bardziej coś w sferę This War of Mine, połączone z grą Koma 2, takim azjatyckim horrorem. Już tą grę pitchowaliśmy dla wydawców gier survival horror, właśnie w takim widoku 2,5D z boku, więc jest to coś innego niż większość horrorów z perspektywy pierwszej osoby. Już na tym etapie mamy spore zainteresowanie, więc jesteśmy pewni, że trafiliśmy z badaniem rynku i tym, co chcemy z tej gry stworzyć. Ta gra będzie już bardziej nastawiona na fabułę, na eksplorację nowych lokacji, ale też zarządzanie bazą, więc jest to trochę miks gatunków, ale zdecydowanie mocniej nastawiony na odgrywanie roli i sferę fabularną. Kolejnym tytułem, który jest teraz w fazie koncepcyjnej, a po The Crack Pet Show wchodzi w pełną produkcję, jest Caravana. Tu znowu inspirujemy się twórczością filmową, choć nie bez przyczyny. Przede wszystkim serią Mad Max, więc kompletne post-apo w przyszłości, gdzie brakuje paliwa, pożywienia, wody. Jeśli Państwo oglądali, to na pewno Państwo kojarzą klimaty. Tutaj przede wszystkim elementy strategii, handlu, ale też akcji, co nie jest tak częste w grach handlowych. Sądzimy, że jest to nisza jeszcze nie jest zagospodarowana, od czasu do czasu wychodzą tytuły w tym gatunku i mogą się pochwalić sporą sprzedażą. Wydaje nam się, że jest to coś, w czym powinniśmy z tym tytułem zawojować rynek, więc dość odważnie. Co mogę powiedzieć jeszcze więcej o tym? Mamy tu znowu dość mocno rozbudowaną sferę fabularną, ale też elementy RPG i budowania swojego konwoju, czyli tej tytułowej karawany, gdzie po prostu budujemy pojazdy i przemierzamy przemierzamy tą pustynię w poszukiwaniu oaz i surowców, których wszędzie brakuje, a przy okazji może trochę, może taka klisza ratowania świata, ale no to też w serii Mad Max występowało. Tutaj dość spora ciekawostka, jeśli chodzi o tą serię filmową. Producenci z Australii pracują nad kolejną częścią filmu, więc może się zdarzyć, że nasza gra będzie wychodziła w okolicach premiery kolejnego filmu, co na pewno nie będzie bez wpływu na wyniki naszej gry, więc na to też liczymy. Tutaj porównanie gier, na których bazowaliśmy, to wspomniane This War of Mine, Inside czy wspomniana przeze mnie Koma, choć tak naprawdę spędzamy zazwyczaj kilka miesięcy na porządnym market research. W zasadzie wszystkie gry podobne w elementach do naszych pomysłów sprawdzamy, szukamy różnych recenzji, co było słabą, co było mocną stroną, więc bardzo dużo czasu poświęcamy na tym, aby wybrać najlepszą grę do produkcji. Tak naprawdę w naszym schowku z pomysłami mamy dobre kilkadziesiąt mocno opisanych pomysłów, ale wybieramy te najlepsze i z perspektywy oczywiście tego, co sami sądzimy i tego, co pitchujemy dla wydawców na zamkniętych pokazach, ale też ze względu na to, jak potencjalnie mogą się sprzedać na konsolach i komputerach osobistych. To w zasadzie tyle, jeśli chodzi o tematykę produkcyjną. Możliwe, że są już jakieś pytania związane z tym i wrócę jeszcze do niektórych motywów z produkcji. Jeśli chodzi o strukturę scenariatu, w tym momencie większość jest w rękach kluczowych pracowników oraz spółki matki, która jest producentem oprogramowania, a po emisji chcielibyśmy oczywiście powitać nowych inwestorów, którzy by pozwolili na to, że ten akcjonariat nie byłby taki jednolity. I w zasadzie ostatnią informacją są parametry naszej oferty. Już teraz oferta wystartowała od wczoraj, ale tak naprawdę zapisy na akcję serii C potrwają od 15 listopada do 29 listopada, czyli 2 tygodnie. Naszym celem jest zebranie do 3 milionów złotych, co pokryje w całości produkcję gier i Horror Chero, i Caravan oraz dokończenie produkcji The Crack Pet Show, czyli aktualnie naszego największego tytułu. A cenę emisji ustaliliśmy na 16,36 zł, co wynika oczywiście z wyceny całej spółki przy 14% wejścia inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Zapisy będą dostępne na naszej stronie wixagames.com/oferta publiczna, choć już w tym momencie jest aktywny landing page, na którym mogą Państwo sprawdzić prezentację firmy, między innymi tą, którą teraz prezentuję, krótki teaser i oczywiście dokument ofertowy, w którym mogą Państwo się zapoznać już praktycznie ze wszystkimi szczegółami naszej spółki i działalności. Z mojej strony to byłoby na tyle. Pozwolę sobie na zakończenie w tym momencie prezentacji. Tak jest. Bardzo dziękuję za przeprowadzenie interesującej prezentacji. Rzeczywiście pojawiło się już kilka pytań. Zacznijmy od tematu, jak sądzę, najistotniejszego dla spółki. Pytanie od pana Igora. Czego gracze mogą spodziewać się po The Crack Pet Show? Czy premiera tej gry odbędzie się zgodnie z planem? Oczywiście odbędzie się zgodnie z planem. Mamy już potwierdzony termin 16 grudnia, jeśli chodzi o wczesny dostęp gry na platformie Steam. Dodatkowo to, co wspominałem, w okolicach marca powinniśmy mieć zakończoną wersję na Switch oraz na Xboxa. Oczywiście tu trzeba doliczyć jeszcze co najmniej miesiąc certyfikacji i po stronie Nintendo i Microsoft, plus oczywiście przeszkolenia do kampanii marketingowej. Jeśli chodzi o to, czego można się spodziewać po The Crack Pet Show, no na pewno mnóstwa szalonej zabawy, bo tytuł jest trochę prześmiewczym pokazaniem całego gatunku roguelike. Naszymi głównymi bohaterami są zwariowane zwierzaki, pomimo że kolorystyka mogła wskazywać, że to jest gra dla najmłodszych graczy, no jest to zdecydowanie tytuł dla dorosłej widowni. Największymi cechami tej gry jest przede wszystkim to, że cała gra jest w formule takiego telewizyjnego show, a nasze zwierzaki startują jakby od początkujących osób, które trafiły na arenę, dążąc do zostania najpopularniejszymi bohaterami tego całego show. Trochę naśmiewamy się tu może z Netflixa, bo mamy epizody, sezony, więc jest to trochę w takiej konwencji kreskówki serialu utrzymane. Dziękuję. Pan Marek pyta o kolejne gry Jumping Joe i Love Corps, sugerując, że to stosunkowo małe tytuły. Dlaczego spółka zdecydowała się na ich produkcję? No tak, Love Corps i Jumping Joe to zdecydowanie mniejsze tytuły w porównaniu do Dino Galaxy Tennis, już nie wspominając o The Crack Pet Show, czy Carawanie, czy Horror Chero. Jednak nasz zespół oczywiście na początku był jeszcze trochę mniejszy. Druga sprawa, nie chcieliśmy porywać się na produkcję gier, które zajmowałyby wspomniane 3-4 lata, więc testowaliśmy ten model produkcji do około roku z jeszcze mniejszym zespołem, ale koncentrowaliśmy się przede wszystkim na konsoli Nintendo. I tu rozmawiając z publisherami i robiąc market research, więc pomimo że są to małe gry, obie zwróciły się nam w produkcji, więc powiedziałbym, że jak na pierwsze gry na te konsole, to udane produkcje. Teraz oczywiście staramy się z każdą produkcją zwiększać skomplikowanie gry, ale nie w taki sposób, żeby dla gracza było to jakieś znacząco trudniejsze. Mam tu na myśli po prostu, jeśli chodzi o to, ile w tej grze jest do rozegrania, jak długa to nawet gra, czy jak bardzo szczegółowo jest dopracowana. Bardzo dziękuję. I tutaj pan Marek jeszcze dopytuje. The Crack Pet Show, Horror Chero, Caravan to gry z zupełnie różnych gatunków tematycznych. Większość tych mniejszych producentów gier skupia się na jednym rodzaju gier, na przykład symulatory. Z czego wynika wasze podejście i dlaczego ta decyzja o tym, żeby takie gry produkować? No tak, zgadza się. Dzisiaj symulatory to bardzo popularny gatunek. My osobiście nigdy nie chcieliśmy iść w tym kierunku. Raczej tworzymy klasyczne gry. Którzy mogą powiedzieć, że symulatory to po prostu symulatory, które przypominają grę. No ale to już jakby oddzielny temat. My koncentrujemy się na typowych grach, jeśli można tak powiedzieć. Każda gra jest trochę z innej bajki, bo po pierwsze bardzo chcemy minimalizować to ryzyko zastania się tylko w jednym gatunku. Poza tym patrzymy, jakie są trendy. Nie chcemy być jednostajni, bo to też nie buduje żadnej bazy graczy. A wiadomo, że w momencie, kiedy myśli się gdzieś tam przyszłościowo też o wydawaniu gier, jeśli mamy tylko jeden gatunek, no to w zasadzie żadnych innych gier nie da się wydać, tylko kolejne podobne, więc w zasadzie nie jest to dobra sytuacja, jeśli chodzi o rozwój studia. Więc jakby już od samego początku założyliśmy, że będziemy w tym modelu tworzyć. Jeszcze taka sprawa poboczna, zdecydowanie to dobrze wpływa na atmosferę w pracy, gdzie deweloperzy nie wypalają się, tworząc kolejne lata te same tytuły, więc zważywszy na to, że stawiamy na przede wszystkim doświadczone osoby, to nie chcielibyśmy, żeby po jednym tytule odchodziły, będą robić dokładnie to samo, a przy okazji, to co wspomniałem, mamy tą wolność, że możemy sobie przechodzić w tytuły takie, które są na topie i podążać za tym, a na pewno tworzenie różnych gatunków daje to doświadczenie i swobodę, że tak faktycznie podołamy, a nie jak niektóre studia, gdzie po prostu tworzą kolejne części lub jakieś wariacje tego, co już mają. Dziękuję. To warto tutaj dodać jeszcze pytanie od pana Igora. Czy jest jakiś tytuł, z którego jesteście szczególnie zadowoleni? A ja dodam jeszcze, czy wobec któregoś z tych tytułów planowanych macie największe jakieś oczekiwania? Co do tych tytułów, które już wyszły, no to przede wszystkim Jumping Joe. Choć gra może nie jest duża, naprawdę była promowana na top listach i na Nintendo Switch i nawet na komórkach, gdzie i App Store i Google Play miało naszą grę tak zwanym featuringu, więc wiadomo, wraca się do tych troszkę początków studia, gdzie mieliśmy jakieś założenia, testowaliśmy i cieszy to, że to się sprawdziło. Poza tym często na wydarzeniach, na których jesteśmy, gracze dalej chcą grać w Jumping Joe, mimo że gra już ma kilka lat, więc to pokazuje, że stawianie na taką czystą rozgrywkę, na ten fan z gier, to jest coś, co po prostu po co się w tej branży jest. Jeśli chodzi o to, z jaką grą wiążemy największe, przepraszam, słowa mi brakuje. Oczekiwania, dziękuję. To zdecydowanie The Crack Pet Show. Bardzo dużo czasu poświęciliśmy na to, żeby sprawdzić, czego oczekuje rynek. Mieliśmy tam 4 różne tak naprawdę style graficzne. Testowaliśmy to w kółko na Facebooku, na Twitterze, na Reddicie, gdzie tylko można było. Mieliśmy dużo pomysłów, jak tą rozgrywkę poprowadzić, zamknięte testy, więc dużo więcej pracy. Jesteśmy mega szczęśliwi, że gracze wyczuli te niuanse, na podstawie czego jest ta gra, że doceniają jednak podejście trochę inne w mechanice strzelania, pozycjonowania się. Oczywiście już takie szczegóły, ale te drobne rzeczy cieszą. Cieszy też, że na każdym wydarzeniu udaje nam się zapewnić miejsce do promocji naszej gry. Byliśmy promowani już 2-krotnie na samym Steamie. Teraz uzyskaliśmy zaproszenie na Games Week Berlin, gdzie znaleźliśmy się w finałowej 8 gier, więc spore wyróżnienie. Jest też sporo zapisów na Steama, choć nie prowadziliśmy tam jakiejś wielkiej kampanii z dużymi budżetami, więc cieszy to, że gracze doceniają ten wkład w jakość i pomysł. Co do rozszerzeń, oczywiście każdy deweloper bierze pod uwagę, że jeśli gra sprzeda się zgodnie z założeniami, jakieś rozszerzenia powstaną. To jest jakby naturalne. Mamy zresztą w umowie z naszym publisherem zapisane klauzule o stworzeniu rozszerzeń, więc tutaj jesteśmy o to spokojni. To kontynuując ten wątek właśnie rozwoju gry, pan Robert dopytuje, czy w przypadku sukcesu waszych tytułów, czy ja bym nawet rozszerzył takich tytułów niesymulatorowych, tak, rozważacie powstanie ich kolejnych części? No bo w przypadku symulatorów też jest taki trend, że jeżeli udało się jakieś uniwersum spopularyzować dzięki sukcesowi, no to wtedy warto to rozwijać poprzez właśnie jakieś dodatki, czy też kolejne części. Czy tutaj coś takiego bierzecie też pod uwagę? Braliśmy pod uwagę, oczywiście. Myśleliśmy nawet podczas produkcji The Crack Pet Show, jakby wyglądała druga część. Tak naprawdę jest mocny trend na to, żeby budować silne IP. Jak najbardziej staraliśmy się tworzyć takich bohaterów, którzy zapadają w pamięć. Cały setting jest zresztą oparty na tym, że jest to serial, więc akurat jeśli chodzi o stworzenie kolejnych sezonów i kolejnych epizodów, no to jakby z samej formuły wynika, że jest to dość łatwe, choć tu akurat mam na myśli bardziej rozszerzenia niż kolejną część, ale jak najbardziej. To tworzymy marki, które dają się rozwijać w przyszłości, choć oczywiście dalej chcielibyśmy rozwijać kolejne nowe marki, ale jakby nikt nie będzie się tu uchylał przed sukcesem. Jesteśmy gotowi na kolejne pomysły. Tych akurat nam nie brakuje. Zważywszy, że każda gra, którą wydaliśmy, miała jakieś rozszerzenia, to wydaje się to nam wręcz naturalne, że musimy być na to przyszykowani. Bardzo dziękuję. Pytanie od pana Marka dotyczące współpracy IntraGames. W jaki sposób spółka zarabia, czy ma zarabiać na tej współpracy? O co tutaj bardziej konkretnie chodzi? Wspominałem, że nasza współpraca opiera się na tym, że my jako przedstawiciel IntraGames na Europę mamy pozyskiwać deweloperów czy wyszukiwać tytuły z segmentu indie, w segmencie, w którym notabene sami produkujemy gry. Więc jeśli chodzi o sposób zarabiania z tej umowy, jest to na zasadzie tego finder's fee, czyli kwoty stałej za podpisanie kontraktu z takim deweloperem. Oprócz tego częściowo publisher, czyli IntraGames, będzie nam opłacało procent ze sprzedaży tej gry w ciągu pierwszego roku, czyli w zasadzie wtedy, kiedy gra sprzedaje się najlepiej na konsolę. Więc my znajdujemy partnerów, tak jak wspomniałem, mamy mnóstwo już zainteresowanych osób, bo Korea w dalszym stopniu jest bardzo egzotyczna, sama sobie też zamknięta, a specjalistów, którzy znają się na tym rynku, no praktycznie nie ma, więc żeby tam prowadzić marketing czy w ogóle komunikację z właścicielami platform, to trochę jak w Chinach, trzeba mieć kogoś na miejscu i my to umożliwiamy, bo jesteśmy w stałym kontakcie z IntraGames. Dzisiaj zresztą przed samym wywiadem mieliśmy spotkanie w temacie tego, jakie gry już pozyskaliśmy, jakich będziemy szukać, więc to jest zdecydowanie bardzo, bardzo aktywna współpraca. Więc liczymy, że w samej Polsce, mając kilkaset studiów w Europie, na pewno tysiące, jest to bardzo duży rynek i nie wspominając nawet o tym, że ile studiów powstaje w każdym miesiącu, to tutaj chyba nie będziemy mieli problemu, żeby tych potencjalnych współpracowników mieć mnóstwo. Bardzo dziękuję. Pan Robert pyta, jakie są Państwa oczekiwania co do sprzedaży gier na PC i konsole, a ja bym to pytanie trochę rozszerzył. Czy w swojej strategii chcecie się koncentrować jednak na konsolach, biorąc pod uwagę ten styl, charakter, cały ten setting gry, czy jednak właśnie na wersji PC na Steamie? Zdecydowanie konsole. Jest to trochę jeszcze ciężkie czasami do wytłumaczenia, bo jakby Steam to jest najważniejsza platforma, wszyscy deweloperzy tam idą. Ja już zaznaczałem, jak dużo tych gier powstaje w ciągu roku. Są to naprawdę dziesiątki tysięcy. Oczywiście my się cieszymy, że jesteśmy w topie wishlist na Steamie, pomimo tego, że nie prowadziliśmy kampanii. To cieszy, ale jeśli chodzi o sprzedaż, większość tej sprzedaży, 70-80%, przewidujemy na konsolach, co zresztą nasze poprzednie tytuły potwierdzają, a były dużo mniejsze. Oczywiście tu też cena będzie znacznie wyższa, ale gry też kilkukrotnie większe, jeśli chodzi o to, co się w nich zawiera. Ale Steam to dalej 20-30%, nie można negować, że to jest rynek bez znaczenia. Dla nas to też bardzo dobra platforma do tego, aby razem z community, ze społecznością dokończyć te gry, dopracować je przed premierą na konsolę. Jeśli chodzi o same wyniki, których spodziewamy się, to przy Crack Pet Show liczymy na 100 000 i więcej sprzedanych sztuk na wszystkie platformy. Jeśli chodzi o Horror Chero, około 120, 130 i mniej więcej w podobnym wariancie Caravana, więc oczywiście sprawdzaliśmy gry podobne czy podobnie rozbudowane. Sprzedaż była znacznie większa, ale tutaj ze spokojem wolimy wiedzieć, czy sprzedamy 100 i powyżej 1000 sztuk, a wszystko ponadto to oczywiście dodatkowy zysk dla spółki. Ale tak, patrząc na cenę naszych gier i wielkość produkcji, tego jak dużo osób pracuje nad tym i jak długo trwa proces produkcji, celujemy właśnie w takie granice sprzedaży z tytułami. Bardzo dziękuję. Przejdźmy teraz do bardziej szczegółowych pytań dotyczących akcjonariatu i finansów, a na końcu zostawimy jeszcze pytania dotyczące samej oferty. Przede wszystkim pytanie dotyczące akcjonariatu od pana Wojciecha. Co to za spółka, która jest głównym akcjonariuszem? Jakie są jej plany wobec Vixa Games? Okej. Naszym głównym akcjonariuszem jest spółka Skalak z Gdańska. Jest to twórca oprogramowania w większości tworzącej na zlecenie firm ze Stanów Zjednoczonych. Zresztą niedawno ruszyła taka kampania promująca jednego z programistów tej spółki, którego można spotkać w metrze, w miejscach publicznych, dosłownie na banerach, więc spora spółka zatrudniająca na ten moment chyba już powyżej 150 osób. My tworzyliśmy w tej spółce zespół gamingowy, więc jakby wywodzimy się z niej. Był to nasz pierwszy inwestor, który, wiadomo, zrzeszał programistów, więc od programowania do gier wcale nie tak daleko. Gdzieś tam powoli budowaliśmy ten zespół. Oczywiście zespół Vixa już był za duży na to, żeby utożsamiać się z firmą tworzącą oprogramowanie, więc my się z tej spółki wydzieliliśmy, koncentrujemy się w pełni tylko na sferze gamingowej, ale mamy oczywiście pełną dowolność produkcji i podejmowania decyzji, więc w tym momencie Skalak jest raczej firmą, która ewentualnie może nam pomóc w jakichś tematach, gdzie potrzebujemy specjalistów do backendu, czy nawet ich kontaktów w Stanach Zjednoczonych, bo spółka ma też siedzibę w San Francisco, więc raczej jest to spółka, która wspomaga niż oczekuje lub kieruje Vixa Games. W przyszłości oczywiście w zależności od tego, jacy inwestorzy wejdą w Vixa Games na akcjonariat tej spółki, może się zmieniać, choć w tym momencie i główny akcjonariat i reszta akcjonariuszy ma zawarte umowy lock-up, więc jakby nie ma obaw, że spółki czy ktokolwiek z akcjonariuszy w jakimś najbliższym czasie będzie z tej spółki wychodził. Raczej stawiamy na to, żeby angażować nowych inwestorów, nie tylko kapitałowo, ale też jesteśmy otwarci na osoby, które jakby zjadły zęby na tej branży i chciałyby też wspomagać nas swoimi pomysłami, doświadczeniem. Jesteśmy na to otwarci i przyszykowani. Bardzo dziękuję. Pytanie od pana Marka dotyczące finansów. Jakie wydatki na utrzymanie zespołu planowane są w najbliższych 12 miesiącach? Te wydatki są w tym momencie stałe, około 150 000 miesięcznie na development. Stałe, ponieważ mamy stały zespół, który jest już podzielony na te dwa wewnętrzne zespoły. Na ten moment nie przewidujemy jakiegoś znaczącego wzrostu zatrudnienia, raczej to będą może pojedyncze osoby. Wolelibyśmy, tak jak na początku mieliśmy pomysł, ok, twórzmy jedną grę około roku, niech to na siebie zarobi. To się udało, teraz mamy dwa zespoły, jeszcze większe gry, więc dążymy do jakby naturalnego wzrostu, a nie wzrostu za wszelką cenę, aby tylko dotrudnić 100 osób i nagle tworzyć jakąś wielką korporację. Oczywiście w przyszłości chcielibyśmy mieć tych zespołów wewnętrznych jeszcze więcej, 3-4, tak, żeby w każdym kwartale była premiera gry i żeby ten publishing i wewnętrzny, i zewnętrzny miał jeszcze większe oparcie w produkcji. To w ten sposób dobrze doszliśmy do kolejnego pytania pana Roberta. Tak. Jakie są cele emisji akcji? To poproszę tutaj o krótkie podsumowanie w punktach. Cele emisji to przede wszystkim zebranie tych 3 milionów złotych na dokończenie produkcji Caravan i Horror Chero, czyli przede wszystkim na development. To są dla nas najważniejsze cele. I oczywiście dokończenie The Crack Pet Show, która niedługo będzie we wczesnym dostępie. I to tak naprawdę dla nas najważniejsze cele. Bardzo dziękuję. To może przejdźmy do pytań technicznych. Prośba jeszcze o przypomnienie parametrów oferty. To może cofniemy tutaj ten slajd, bo tutaj są te kluczowe informacje. Tak, wartość emisji 3 015 000 zł, przy cenie emisyjnej 16,36 zł, liczba akcji 183 375 sztuk, czyli około 14,3% wszystkich akcji spółki. A zapisy na wixagames.com /oferta publiczna, dostępne od 15 do 29 listopada. Czyli w ten sposób i odpowiedzieliśmy na pytanie, ile akcji dostaną nowi inwestorzy, bo to będzie około powyżej 14%, tak? Tak. A na co zostaną wykorzystane środki, też już udzieliliśmy odpowiedzi na to pytanie. Zresztą jest tutaj jeszcze raz podkreślony ten cel emisji. Kiedy i gdzie można dokonać zapisu, to też ta informacja się znalazła. Ja jeszcze dla Państwa opublikuję tutaj na czacie link do strony dedykowanej, jeżeli są osoby, które są zainteresowane spółką Vixa Games i ofertą publiczną, to zapraszam po więcej informacji właśnie pod ten adres, który opublikowaliśmy przed chwilą na czacie. Mam jeszcze prośbę na koniec o słowo podsumowania, bo tutaj też w tym kierunku 2 czy 3 pytania się pojawiły. Przede wszystkim, gdzie studio widzi się w perspektywie najbliższych 5 lat? Co byście chcieli osiągnąć? Jakie są te główne cele spółki? I też w tym zakresie prośba o odpowiedź na pytanie, co was ma wyróżniać na tle innych deweloperów indie? Krótko mówiąc, z jakiego powodu inwestorzy powinni się zainteresować właśnie Vixa Games? Rozumiem. To trochę odpowiedź była przez całą moją prezentację. Jeśli chodzi o nasze cele na kolejne lata, to zdecydowanie zwiększanie produkcji. To, tak jak wspomniałem, nie za wszelką cenę, ale ewolucyjnie, nie rewolucyjnie, budowanie silnych marek, tak żeby w przyszłości, no podejrzewam, szybciej niż 5 lat stać się także wydawcą gier indie premium. W tym momencie mamy też specjalistę od publishingu. Ja sam też wywodzę się ze środowiska największych publisherów w Europie czy na świecie, przynajmniej takie moje doświadczenie. Więc tutaj budowanie tego publishingu jest jak najbardziej naszym celem na przyszłość, a współpraca z IntraGames to tylko potwierdza. Chcemy też mieć możliwość wydawania gier na Azję, bo jest to zdecydowanie jednym z ważniejszych rynków, więc w tej sferze będziemy się rozwijać, ale żeby tego dokonać, przede wszystkim trzeba mieć silne portfolio swoich własnych gier. Ja tak uważam, jeśli ktoś nie ma sukcesu w wydawaniu swoich gier, to jak może doradzać komuś innemu, więc mocno stawiam na to, aby tych premier było dużo, żeby to były gry jakościowe, coraz większe i żeby budowały nam tą bazę graczy. Tym między innymi ma pomóc bliska współpraca ze społecznością, budowanie ich na Discord, czy w ogóle na wszystkich kanałach komunikacji społecznościowej. Wyróżnia nas przede wszystkim to, że koncentrujemy się jednak na rynku konsolowym. On zawsze będzie się rozrastał, zawsze będzie trochę lepiej performował, jeśli chodzi o takie gry dla rodziny, dla przyjaciół, trochę bardziej casualowe, co może nie jest niszą, ale zdecydowanie kierunkiem wartym rozważenia. Według mnie za dużo trochę w Polsce deweloperów koncentruje się na jakimś jednym trendzie, zapominając, że są jeszcze inne rynki. Na szczęście, jak widać, sporo z deweloperów zauważyło, że i na Switchu, i na Xboxie też gry się sprzedają. Dla nas to jest jakby podstawa działalności, więc na pewno jesteśmy w tym gronie nielicznych spółek, które koncentrują się właśnie na tym rynku, a dopiero potem na Steam, gdzie ta konkurencja maleć już raczej nie będzie. Więc przede wszystkim ta koncentracja na konsolę, testowanie wielu gatunków i pomysł na to, aby zwiększać ilość wewnętrznych zespołów, tak żeby komfortowo wydawać gry co kwartał, a przyszłościowo także wspierać innych deweloperów, którzy chcieliby w różnych grach mieć publishera tu z centralnej Europy, który jest w stanie w różnych gatunkach takie gry wydawać. Bardzo dziękuję. Dziękuję za przeprowadzenie prezentacji oraz za udzielenie odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Przypomnijmy na koniec, że trwa oferta publiczna akcji serii C spółki Vixa Games i ona trwa do 29 listopada, tak jak tutaj widzicie Państwo na ekranie, prawda? Tak. Dobrze. Z mojej strony to wszystko. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję osobom, które uczestniczyły w dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję im za uwagę, za wysłuchanie prezentacji. Ja pozdrawiam i życzę miłego popołudnia. Również dziękuję i zapraszam do kontaktu. Gdyby ktoś chciał jeszcze o coś dopytać, jestem otwarty na wszelkiego rodzaju spotkania. Dziękuję serdecznie Panu za poprowadzenie i Państwu za poświęcony czas. Dziękuję bardzo. Informacje kontaktowe znajdziecie Państwo właśnie na stronie internetowej dedykowanej spółce i ofercie publicznej, także linki były dostępne na czacie. Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia. Do usłyszenia, do widzenia. Do widzenia.